No to rozdział drugi, tak jak w sumie rozpoczęło się tak samo w sumie jak u Emily, czyli tylko, że Emily wychodziła, doktorka Carmi był zdziwiony, że ona wychodzi w ogóle, gdzie on był szybciej od niej tak naprawdę, a ona tak tym bardziej go wyprzedziła. Tak czy siak, czy coś się zmieniło ogólnie? Chyba nie. Ja nawet nie pamiętam, co my robiliśmy w czasie drugiego rozdziału już. Bo tutaj ten... A właśnie! Aha, mogę zobaczyć. Czy pasuje ten sam kod? Zobaczymy. W tym sejfie. Bo jeśli tak, no to jest trochę słaby, nie? To wiemy. To wiem o tym zaworze. Tu mamy klucz do pokoju numer 6. Dr. Elmore Lee Gray is DeSeto's chief doctor. Accounting. To jest ci ludzie, to też wiemy. Oh, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged and I think I know. To też wiemy, że ten fragment jest w studni tam, ten jeden, który jest potrzebny do kotłowni. I tu mamy listę pacjentów, kartotekę ich, no właśnie. To też wiemy. I Ruth, Cassandra, Grace. Like all the patients are accounted for, except for Jeremy. No, oprócz Jeremiego. I zobaczmy, czy pasuje ten kod. No właśnie, znamy kombinację. Hey, what do you know? I guess the combination. Twórcy, naprawdę daliście ten sam kod co u Emily 913. Alone in the Dark w ogóle, o! Pokaż to. Ha! To jest pierwsza część idealnie, no to jest ta rezydencja, gdzie się przychodziło. You beautiful bastard. How are you this good? A nawet powiedział w ogóle. Nawet powiedział Carmi, że zgadliśmy, jesteśmy zajebiści. No, trochę wiecie, cheating można powiedzieć, nie? Ale nie podoba mi się, że jest ten sam kod. Trochę mi się to nie podoba, no ale dobra, no mamy to. Zgadliśmy to. W ogóle to większość też możemy zgadnąć kodów, bo znamy je. Tworzyć mapę. Ale patrzcie, nie mieliśmy tam w tym sejfie chyba teraz klucza, bo wcześniej chyba klucz był w tym sejfie, jak dobrze pamiętam. A teraz nic tam nie mamy. Też jest ciekawe. Trochę się pozmieniało. Yeah, sorry, detective. Didn't mean to obstruct justice or anything. That's fine. You know, I'm kind of busy with my own case of a missing person. I was wondering if you've seen Grace, girl about yay high? I can't say that I have. Why are you asking? Well, I'm looking for her. Is she in trouble? No, 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 no. She's just hiding somewhere. We can't have a rascal like that running around unchecked at a time like this, you understand? Well, I haven't seen her. Well, let me know if you find her. I'll be around. I'll keep an eye out for your man, Jeremy. You scratch my back, detective, and I'll scratch yours. Taka scenka się różni, nie? Bo jak dobrze pamiętam, u Emily to chyba Grace w ogóle tam ręczyła tego właśnie chłopa. A teraz trochę inaczej się prezentuje. Tutaj chyba nic nie będziemy mieli na razie. Emily tu jest. To też było. Scenariuszu Emily. Ale tu chyba tyle z tego. No nic nie mamy. Niby też. Kogo był tu pokój? A, Batista, dobra. Czyli tego mięśniaka czarnoskórego. No i mamy ten klucz, nie? Tu była ta dwie zagadki. I did it.
I crossed the threshold to my intended destination without a focusing device. To też było, nie? O tej platformie wiertniczej. No dobra, no to zrobimy teraz te kody tutaj, znaczy to rozwiązanie zagadek i... Will I need to remember how to get them out again? A, jest wszystko samo, dobra, to rozwiążmy to i lecimy dalej, nie? Dobra, ta jedna zagadka rozwiązana. Ona dalej była taka sama jak poprzednio, więc dużo tu się nic nie zmieniło. W sumie dalej nie wiem, co ona otwierała w ogóle, nie? Tak szczerze. Ale jest zrobione. Jakby ktoś ma problemy, to po prostu macie ten obraz i te nazwiska macie, są wymienione, te, które powinny być, które powinny być odwrócone i tak dalej, więc musicie po prostu ułożyć tak jak jest tu. Dobra, tutaj jak dobrze pamiętam... Teraz sobie gdzieś jakoś tak był kod, albo odwrotnie. Dobra, kodzik jest zrobiony. Było mniej więcej tak samo. No i mamy tą płytę, nie? Mamy tą płytę, więc tutaj te zagadki zrobiliśmy. Kurde, szkoda, że to jest dalej to samo, jakby nie było, nie? Szkoda, że dalej to jest to samo, niestety. No właśnie. U Emily też to było. Tu nie wiem, czy w ogóle atakowało to, czy nie? O, nie wróciliśmy, nie? Dobra. Teraz musimy wrócić do ogrodu pójść. Musimy ogarnąć tam jeden fragment jeszcze do właśnie tego zegara. I będziemy mogli podróżować, nie? Więc musimy wrócić na podwórko. Tutaj teraz ta drabina powinna być. Aha, my nie zostawiliśmy. O Jezu. Na koło iść. O, patrzcie, nie ma tej nimfomanki. U Emily ta nimfomanka tutaj była, a teraz u niego nie ma tej. O, to się różni już. Lost Plantations of Louisiana. A to było. Ona chyba nawet tutaj na tym była, na fotelu. A tu było w innym miejscu po prostu. To co ona czytała, nimfomanka. Ale teraz nie jestem pewien. No, to to się różni akurat u Emily co innego. Czyli możemy mieć kasenkę inną z nią w ogóle, albo z kimś innym. Pompę mogę podnieść od razu. U Emily mogę od razu. Które jak wróciliśmy z tych platformy wiertniczej tam chyba. O niego już możemy podnieść. Ciekawe. Wiecie, czy to ma wpływ na to, że po prostu u Emily graliśmy już. To jest to samo. Też było. Bolt katersy tak zwane musimy wziąć. I cyk. I powrót. Tych drzwi nie może było otworzyć, nie? Bo tu trzeba było mieć pachlę. Tak, tu już pachlę trzeba było mieć. No i teraz przejście sobie otworzyliśmy. Tu Karmiego w ogóle może pójść na dół? Można. Wiecie co? Ja się poprzechodzę tutaj, bo u Emily nic nie było. Te szepty były u Emily? Chyba nie. Chciałem zobaczyć, tutaj nie ma tego. O, tej znajdźki jakiejś, ale nie. Nie ma nic. Dobra, musimy teraz wodę ogarnąć. Plus tutaj musimy bolt cuttersami obciąć, przeciąć.
Teraz mamy dostęp do tego, do węża. Tutaj to możemy tą drobinkę też postawić. O właśnie. Mamy teraz dostęp, skrót. Teraz odpalimy sobie węża. Teraz wodę przydałoby się ogarnąć. To później ona będzie tego chować, nie? Tego kota tutaj. Ta pielęgniarka. Ona tam jest. Chodź, jak dalej siedzi tutaj. Czekajcie. Tak chciałem sprawdzić po prostu, nie? Ciekawości. Ale nic się nie dzieje. Czy jak strzelę do niego, czy to się stanie, ale nic się nie stało. Dobra, mamy drugą część, możemy iść do zegara już. Więc możemy teraz wrócić je spokojnie. Możemy tędy iść nawet. O, wow. Wrócimy sobie tędy elegancko i pójdziemy na górę i związujemy zagadeczkę. No i będziemy już zmieniać ten świat, nie? Będziemy teraz do tej pola naftowego tam ruszać. Chyba nic też nie zmieniało. A w sumie co on powie, jak będzie chciał wyjść? Okay. To samo. Wydawało mi się, że na przykład nie będę mógł sobie wyjść na zewnątrz, ale nie da. Dobra, rozwiążmy zagadeczkę i lećmy dalej. No, elegancko złożona, dalej ta sama była. Jaki tam był kod? 3, 6, 4. Ale nie wiem, jak to kolejność jest. Sześć, trzy, cztery. O, dobra. No i przenosimy się do tego, nie? No to jest ten pokój. No. To jest tutaj. No ten chłop wtedy wychodził. Mroczny mężczyzna, nie? No, tu jest trochę inaczej, mi się wydaje. Nie, to samo jest. Mhm. A, to jest to samo. Tu też się otworzyło wtedy. I made it. I entered another one of Jeremy's memories. No, tu też nie dało zejść, nie? Aha. Dobra. Tu standardowo jest. Bo czy to jakieś inne itemki będą chociaż. A to jest teraz taki plus, że mam pompę w ogóle, nie? Bo wcześniej tej pompy nie mieliśmy. May 1923. Monday. All okay. Ready for delivery. Maintenance. Oil pump. A, to samo. Tu nic nie ma. W tych szafkach nic nie było wcześniej. Teraz ammo. I do strzelby ammo jest. Jeden pocisk. Wydaje mi się, że u Karnbiego jest trochę więcej pocisków. Tak serio wam mówię. Takie mam przeczucie. No zamknięte, jest zamknięte, no ale to spokojnie. No tu jest zamknięte, ale tu już jest otwarte, nie? Otworzone. Trunek. Możemy się napić? Full jesteśmy. Kurde, mamy dużo tego ammo. Jest szkoda, że nie mogę więcej wziąć. No właśnie. I co, to amunicja się zużyje, nie?
Wejstuje, nie będziemy mogli jej wziąć. Ja to molo. Emily z bara wchodziła, a ten nie chce. Gorzej, że mele żadnego nie mamy. No i patrzcie, kolejna amunicja, nie? Do pistoletu, której już nie weźmiemy, bo mamy full. O, jest rurka. Na te pająki potrzebujemy, znaczy na te z ziemi, co wyskakują. Okej. Tutaj nic. Wracamy teraz na ten most. A nie, jest, bara wchodzi. Po prostu nie trzeba E naciskać, bo wtedy on pomału otwiera to. Jest, nie? Ja z nim nie walczę ogólnie, bo one nie potrafią wchodzić na górę. Co z nim nie walczmy. No, one nie wchodzą tutaj w ogóle, więc szkoda tego. Szkoda broni. Szukam, bo może coś innego leży. Jakieś ammo do pompy. No nie. Nic nie leży. Rurka. Nic. Onek. Nie ma nic. No teraz będą te, nie? No. No Emily też to było, że upadła, nie? Z tego co pamiętam. Tak. No i mamy tych piękniści. Z nimi już chyba trzeba było walczyć. Zresztą tutaj dużo tego mele leżało. O, ciekawe, jak się do nich podejdzie, to oni taki jakby te zostawiają. Jarka. Zostawiają taki jakby... halucynacje powodują. Nie ma nic. Nic nie ma. Szukam tych znajdziek, wiecie? Szukam tych znajdziek, bo te znajdźki w sumie chciałbym zebrać. Ale nic nie widzę, żeby tu było. Kolejny wychodził? Jaki on damage w ogóle bije? Aha, bo to drugi jest. O shit! Karmi! Debilu, biegnij! Co on robi? Emilia jakaś silniejsza była w tym melem, mi się wydaje. O Boże, on to przeładowuje tak wolno jeszcze. Wydaje mi się, że Karmi jest słabszy ogólnie. Ej, bez jaj, wydaje mi się, że Karmi jakiś jaki jest... Eduardo słabszy. Looks pretty weak. I just need something to break it. Może dlatego pompę mu dali od razu. To chyba był ten kolega. To jest. Okay.
Nie wiem, czy tam czegoś coś nie leży, ale dobre, ciul z tym. Nie będę go tego specjalnie triggerował. Nie chcę go triggerować, bo szkoda mi amunicji i tak dalej, nie? Tam było, to tam trudno. Dobra. Idziemy tu. Tu też był chyba... Nie, dobra, tu nie było. Bo wiem, że w którymś domku jeszcze był, chyba w tamtym. Na daleko. Może oni dali mu trochę więcej ammo karmiemu, bo... Może faktycznie jest słabszy. Jakby Emily to miała tego, nie? Nie miała rewolwer, tylko miała zwykły pistolet. Z magazynek raz dwa przeładowywała. Tu nie podchodzimy już, bo on się obudzi. A tam amunicja była chyba. Tak, mamy full. Więc już nawet nie podchodzę, nie triggeruję go. Szkoda, że to dalej to tak samo wygląda. Nie wiem w takim razie, po co są dwa scenariusze w tej grze. Jeśli one mają tak samo identycznie wyglądać. Trochę tak nie rozumiem zabiegu. To już nie lepiej było po prostu jeden scenariusz dać i tyle. Nie wiem. To przebiegnę po prostu. No. No to w ogóle nie ma co walczyć z tymi przeciwnikami, to muszę przebiec wszystko. To da się przejść, bo da się, da się. No. Nawet z nimi nie musiałem walczyć. No, to się wyłączyło. Gdzież one popadały tam na dole? Na what? Bierzesz szmatę i zjeżdżamy. Czas na wilka. Chyba, że tu będzie ktoś inny. To wątpię. No i teraz ta jaskinia, nie? I powinna być teraz ta czarnoskóra. Ten z ekipy. Jezu, ten dźwięk. Jest ta torba? Pachla w środku. O, jest i ona. Get that thing out of my face. Who are you? What are you doing here?
I'm just a detective trying to find something called Tarawea. You're after Jeremy too? Why? I'm working for his niece. She wants to make sure he's all right. He might be unharmed, but far from all right. He's a curse upon DeSeto. Here we go again. Quiet! O, co innego jest w ogóle? Ona wtedy uciekła. Ale tak wróciliśmy. To tamta zginie teraz? Wtedy ona uciekła, a Emily nie zdążyła, bo wróciła pod tą torbę, nie? No i teraz pompę powinniśmy brać. Za chwilę tam my tą szpachlę użyć. Na tym pokoju i dopiero mogliśmy wziąć, a teraz my mieliśmy już podczas tego etapu tą pompę. Ciekawe. No. Reflections on the power of the verb in certain texts by Juan Luis Jorge. No i to też było. Teraz tą szpachlą możemy to ogarnąć, nie? Te rzeczy. It worked. To jest ten teleskop. Soczewkę potrzebujemy. The Barlow lens. Tak jest. Soczewkę potrzebujemy. Już do piwnicy. Wszystko jest to samo. Kastenki się minimalnie różnią, nie? Ale one dalej prowadzą do tego samego. No dosłownie one są minimalnie, tam się różnią troszeczkę. Ale dosłownie minimalnie się różnią. Teraz chyba powinna być ta, co tego kota chowała, ale nie było jej. Może to później będzie, już teraz nie pamiętam. Czy to po powrocie z tej biblioteki? To potem, czy wcześniej. No idziemy na razie do tej piwnicy, nie? Zobaczymy. To mnie teraz nie pamiętam, bo do piwnicy trzeba było iść. Aha, jeszcze te leki trzeba będzie później wziąć. Ale na razie do piwni pójdźmy. Plus tutaj to dopiero potem będziemy wchodzić. Na razie nie musimy iść. Na razie piwnia zostaje. Winiarnia tak zwana. Łącznik, by to ogarnąć. Elegancko. It worked. Zawór jest. Ty, a tu się nie świeciło przypadkiem coś jeszcze? A, to po prostu zawór chyba pokazywało, tak? No nie, coś jeszcze powinno być. Niby coś tu jeszcze jest. No nie wydaje mi się. Aha, no tak, bo tutaj ten jeszcze był. Wydaje mi się, że więcej musiałem w niego wpakować. Jeremy? No, ale on tu zniknie, on tu nie siedzi.
Znowu nam się pierniczy. Bum. I wróciliśmy. Where's the body? Czekaj, to my mamy wszystkie części już? I saw a piece of the plate that Liza broke. Ja nie mamy wszystkich, nie? A jeszcze jednej brakuje. O, do Kassandry tam musimy iść. Kassandra. Ona była. Tutaj chyba przy tym, main hallu. Otwierało. Nie jestem pewien, ale chyba to tu było. A to tu było? Nie. Tutaj się przechodziło i tu w prawo chyba. Drzwi na korytarz. To nie jest ten drzwi na korytarz ten na górze? Kurde, nie pamiętam. Chyba tutaj było. A, to tutaj było. Wtedy kascenkę chyba tutaj mieliśmy nawet. Z ten Grace i z tym pijakiem. W ogóle my tego Globusa nie zrobiliśmy. Ale ja nie wiem, co z tym Globusem się robi. A, dobra, tutaj ten fragment Francji był. Teraz widzę. O, okej, my wtedy tego nie zrobiliśmy. To do tego był ten fragment. Ale to nie było potrzebne do fabuły w ogóle. Ale tym razem zrobimy to, jakby znajdziemy. Bo będzie fragment pewnie znajdźki jakiejś. A jest kostenka. What you got there? You drawing something? Nothing special. I'm just bored. Do I know you from somewhere? I remember you, Mr. Conby. From where? Don't touch that. Cassandra wouldn't like it. She wouldn't like it at all. Do you know where she is? I'd rather not talk about it. It makes me upset. Besides, she'll be back after the Feast of St. John. You think? Yep. It's all on the page, Mr. Conby. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. All right. I'm gonna go now, if that's okay. I don't like to stay too long in the same place. Mr. McCarthy might find me. Hey. Is he mean to you? Not everyone needs to be saved, Mr. Conby. You should know that by now. Miss Beauregard. I picked up your medicine. To to lekarstwo. Wydaje mi się, że jest trochę inny stosunek Kassandry, znaczy Kassandry, tej Grace do Granby'ego troszeczkę niż Emily. Ułóżmy to teraz. Aha, no tak, nie ułożymy, bo nie mamy wszystkiego. Dobra, udało się. Mamy to. Mamy tą płytkę, git. Teraz pytanie, czy my to lekarstwo... Mieliśmy klucz od tego, czy nie? Bo teraz ja nie pamiętam. A, jeszcze tutaj w sumie nie byliśmy. Tutaj był... Ta zabawka, nie? Don't you worry, Grace. Go play your game, bleat and bellow with the others. W ogóle z Ruf nie mieliśmy żadnej innej kastenki, a powinniśmy mieć. To jestem ciekaw, czy ona w ogóle będzie miała znaczenie w tej jakby historii Kernbiego.
No bo u Emily normalnie mieliśmy ją, nie? To jest to samo. Będę wziąć teraz. O, pajacyk. Ale też mieliśmy, wiesz, tą znajdźkę. Jeszcze tu jest? Nie. Czy mamy te płytki? Możemy iść zrobić już tego, nie? Możemy iść zrobić piwnicę. Zastanawia mnie tylko jeden... Jezu. A zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Pójdziemy zobaczyć to lekarstwo. Czy ja klucza przypadkiem nie podniosłem? Ja już nawet nie pamiętam z lekarstw, co tam było, nie? Bo teraz niektóre zagadki ja już nie muszę robić, no bo jakby znam kombinację, nie? Więc... Jeśli one są takie same w każdym scenariuszu... A, szpachlę jeszcze możemy na górze chyba użyć. Czy na górze chyba można było ją użyć? Gdzieś tutaj. A. It worked. Dokładnie. Mogliśmy ją użyć właśnie jeszcze. Jest rów, patrzcie. O, to ona tutaj jest teraz. To jest inna kastynka już totalnie. Detective Conby. How good of you to come. Let me pour you a drink. What happened here? This place looks like it was hit by a bomb. Welcome to the madhouse, detective. Thanks. Did the ceiling just collapse? I heard it was something in the attic. Something that was supposed to happen, but didn't. How that could have such consequences is beyond me. The truth is, I don't know why the room looks like this. But I bet your friend Jeremy does. You know where I could find him? Oh, somewhere in his past, I suppose. He keeps going on about that mysterious dark man. I think he is hiding from him. Or maybe he's with him. I can't really keep up. I don't worry much. Take a look around this room. You may think it looks spectacularly devastated, but I just think it's finally found its stride. It fits perfectly with the state of this place and its loonies. The same goes for the nonsense with Jeremy. In my eyes, we finally managed to match the wild ride inside all of us. Well, I'm happy you find the evening so harmonious. Hope you don't mind me setting things right. Jeremy's business, that is. This room looks beyond my capabilities. Good luck, detective. Hope to see you again soon. Yeah. Evening, miss. Kolejną tego. Kolejny ten. Trunek zażywa. On do końca tego dnia to będzie nawalony, nie? Jak szpadel. Mogę z nią pogadać jeszcze? Mogę. Can I get some more of that whiskey? Go ahead, detective. Dalej, już nie ma whisky. Mogę sobie nalać, ale już nie ma. Dobra, czyli tu się różni, no to okej. No ale dalej to jest jakby nie było mniej więcej to samo. Tylko, że tutaj widać, że to jest bardziej lesbika, nie, niż... Bo jakoś tam to tak przyglądała się Emily, nie, zbyt mocno. Tutaj otworzyłem, nie? Te. Więc też jest ciekawe. To czy ja coś chcę tutaj robić, czy nie? Amunicję do strzelby, elegancko. No tu mamy tą klatkę schodową. Tu nic nie zrobimy, bo nie mamy tego klucza, ale to jest potem. No i jesteśmy na dole. Tutaj nic. To jest zamknięte.
Tutaj zaraz zobaczymy, ale tutaj się poprzechadzam jeszcze, zobaczę czy nic nie ma. O, mamy, tutaj był ten klucz. Ja nawet zapomniałem, że on tutaj był. Jadalnia. On the common place of evil. Też było. Bardzo nawet notatki są te same. Wychodzi na to, że nie ma sensu w ogóle drugiego scenariusza przechodzić, bo to wygląda to identycznie, to samo jest. Tylko jeden, dwie kasenki może, znaczy kasenki minimalnie inaczej wyglądają. Ja się zawiodłem. Tak mocno się zawiodłem. No ale dobra, dajmy szansę, to drugi rozdział dopiero, nie? Może potem będzie inaczej. Może ending będzie inny. Może da się uratować w ogóle wszystkich, czy coś, nie wiem. To okno się dało zamykać wcześniej? Dobra, tak czy siak mamy tego, mamy lekarstwo, możemy iść ogarnąć. Ale w sumie to... Nie no, idźmy to lekarstwo zrobić na razie. Gdzie ono było to lekarstwo? Czekajcie, gdzie to lekarstwo się robiło? Tu, nie? Tu na górze i w prawo, ta. Zróbmy to na razie lekarstwo, później pójdziemy do tej piwnicy. Bo ja z tymi lekarstwami to w sumie nie wiem co było. Czy to jest chyba zagadkę, bo można było rozwiązać po prostu. Ale tak to zróbmy. No bo ja te mówię, te kody znam już. Ale i tak zróbmy to, bo może coś tam się aktywuje więcej. Jak dobrze pamiętam, to było tak. Tu było... Tak? Chyba? Tak? Może nie? O, tak było, dobra. Rot made the shape of a snake. There must be something important to find here. Maybe it has something to do with the numbers on the labels. Dobra. No i tu mamy wszystko skończone. Idziemy teraz zrobić tego. Idziemy teraz zrobić piwnicę. Piwnicę zrobimy. No to się przeniesiemy. Znowu. I to będzie po koniec drugiego rozdziału już. Może u Karniego coś będzie inaczej. Może teraz inne miejsce będziemy mieli? Jak zrobimy tą piwnicę? Co wątpię. Szkoda, że tak wolno otwiera, że nie może z bara wchodzić. Jak nie w tym świecie. Bo tak naprawdę to większość, które mamy zrobione. Teraz zostało tylko zrobić tą zagadkę. Znowu musimy ułożyć to coś. I pojawi nam się możliwość teleportacji. No i mamy ułożone, nie? Dobra, no i teraz mamy ten kod. 7, ile to było? 759. 759, 759, 759. Ale nie wiem, której to jest. Od której strony to się liczy, nie? Czekaj, bo tam piątki. Zobacz znoszące zegary. O, dobra. Bo to od małego, tam mały pokazuje, tak rozumiem już o to chodzi. Od której chyba strony te liczby mam pisywać. O nie, to jest ten fragment chyba, nie? To nie jest ten fragment z cmentarzem. On był tragiczny.
Ta walka tam była tak tragiczna, ja pierniczę. To jest ten fragment. O nie. Nienawidzę tego fragmentu. Obrzydliwy jest ten obszar. Nie było fragmentów w tym Dersetto, jak weszliśmy do jakiegoś tam pokoju, te dwa trupy się pokazały wtedy. Nie było Karmiego tego. Chyba, że to było w trzecim rozdziale, już teraz nie jestem pewien. Ale nie było tego elementu. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment. Emily's family must have deeper roots in New Orleans than I thought. I figured she was a Yankee like me. No to oczywiście inne dialogi są. A Emily co innego mówiła. No, tu mamy ten klucz. Now what do we got here? Got it. Ten mod będziemy potrzebować. O mój Boże. Jestem ciekaw, czy on ma większe obrażenia, ten rewolwer. A jestem cholernie ciekaw, czy on ma większe obrażenia, czy on po prostu nie ma znaczenia. Może te dwa strzały zwastowałem, ale... Jest jak jest, nie? Tutaj nie chciałem wastować broni mele, bo tam te dwa wyskoczą. Chyba, że u niego tego nie będzie też. Ale wydaje mi się, że to będzie to samo. Jedna sztuka amunicji, no żeście powariowali. O, dwa są przeciwnicy, dobra. Wydaje mi się, że większe obrażenia ma chyba ten rewolwer. O wiele większe obrażenia, bo wtedy u Emily trochę się tak męczyłem z nimi, nie? A teraz coś sprawnie poszło. Może skill przyszedł? To też. Skradać już, bo tych dwóch kolejnych była już amunicji nie ma, mele broni też już nie ma. Już nie ma co szaleć, no właśnie. Ale nie wiem, czy oni to światło widzą. O, shit. Nie widzą mnie? Nie widzą na szczęście. My to można było przebiec. Może było spokojnie przebiec to sobie. Dobra, ammo do pistoletu. Podoba mi się to. No i mamy ten boss arenę, taką pseudo można powiedzieć. Też było trochę amunicji tego wszystkiego.
Chodź tutaj, dziadek. Chodź, chodź. Wydaje mi się, że większe obrażenia ma rewolwer. No musi mieć większe, bo no, przeładowujemy dwa razy wolniej, nie trzy razy wolniej nawet. Coś musi być w zamian za to. Był jeszcze jeden? Aha, on był w środku zamknięty chyba. Spokojnie, byczku, spokojnie tam. Nie podniecaj się. Ale ty jamu. Znajście. No i mamy tego. Fajcik. Aha. Fuck! Nie zobaczyłem go. A ty co? Dobra, tego już mele. Dobra, git. Trochę wody. Przeładować pompkę. Dobra, git. Nie było tu jeszcze amunicji jakiejś? O, tu szpadel był jeszcze. Ty, a ja tu nie byłem. Co tu jest? Ja to przegapiłem, o Emily. Tu jest chłop w ogóle. Skrzynka. Oby było warto. Krucyfiks. Okej, było warto. Aha, coś takiego było po prostu. Tyle? Tyle. Ja tu Emily nie byłem. Przekopiłem to. Uważałem, że tego nie było. Nie, musiało być. W sumie było worth it, bo 3 pociski postaciłem plus bronię, a broń zyskałem jeszcze 11 pocisków. To było warto. Dobra. Chodźmy na dół. To nie było chyba żadnej amunicji już. A, no i teraz musimy tą zagadeczkę zrobić. Tym razem wiedziałem, że można obracać medaliony, zmieniać stronami. Teraz szybciej poszło. Dobra. Tu chyba nie walczyłem wtedy, nie? Bo oni tu wychodzili chyba masowo. Ta. Ta. Co jest? Aha, przywalił mi, nie?
Dobra, zapadło się. Fajnie, że ten jeden przywalił mi, jak dodge'a robiłem. Fajnie, fajnie. Dobra, mam ostatni. No, ostatni fragment karmi, wiesz? Do takiego, do drzwi takich. Teraz je użyjemy. Zaraz je użyjemy, więc zaraz zobaczysz, nie? No i tu są teraz te drzwi. Ładujemy to i lecimy dalej, nie? No i elegancko, nie? To samo było, więc też raz, dwa poszło. No i Jeremy, nie? I ta laska. Please don't touch her. Jeremy. What are you doing here? Everyone's looking for you. I know, it's all a big mess. No one understands. I'm just trying to keep evil at bay. Just for a little while longer. You've got to come back with me. Your niece is waiting at Dursetto. Emily? Why would you... My letter. I keep making it worse. What is going on, Jeremy? How is any of this happening? I made a terrible promise with someone. The Dark Man. Who is he? No, don't say his name. He can hear us. He's always listening. Jeremy, I need to understand what is going on. I promised him everything. When the sun rises, I will be chained in his sunken desert temple for an eternity. But at least the evil about to awaken in DeSetto won't harm anyone outside of that cursed place. You're acting crazy, Jeremy. I want to help. There's nothing you can do. Then what's all the business about Teruea? Why did you want to go there? Well, I can't go there. Not allowed. But you wanted to. Can I go? Tell me, will it help me to break your pact? Is there something there that would help? Why would you give me hope? That's so cruel. Okay. Sounds like we're onto something here. What should I... Look out! Behind you! What? Run! Don't let him take you! Tutaj w mordę dostaliśmy, nie? Znaczy... Upadliśmy. Ale wylądowaliśmy w tym samym pokoju. A tu leży. Ale ten sam list pewnie, nie? I've seen so many strange occurrences lately. Memories explode into existence and then burn out like tired glass bulb filaments. Dreamscape. A, o tym talizmanie. She's dead. No matter how she died, she looks peaceful now. Ano. O, amunicja teraz tu leży. To jest ciekawe, bo wcześniej nie było tej amunicji, teraz ona tu leży, nie? Ale u Emily też było o tym pokoju, niektóry pokoju, że wcześniej nie było, a potem były rzeczy. No, mamy soczewkę. Oj tak, byczku. Gdzie ona była? Ona była... na dole gdzieś. Zawsze mi się zapomnę. Ej, nie, ten guzik. Ona była... Jak tu schodzimy... Czekaj. Tu, jak schodzimy, West Bull. A, dobra. Idziemy tą soczewkę zrobić. Czyli Jeremy w sumie dalej taki sam wariatem jest, jak u Emily w tamtym scenariuszu.
Też jest odklejony. Nic się zbytnio nie zmieniło. No, tylko że troszeczkę minimalnie się zmieniła ta cutscenka. Ale na szczęście mamy ten etap skończony i ten cmentarz to najgorszy był. Reszta to jest okej, okay, tych etapów, nie? Jezu, ten guzik. O. Nie mogę ostrości złapać. No i teraz taka zagadeczka. A ciekawe, muszę ją robić, bo 947 z tego co pamiętam to było. Tak czy siak, zróbmy jeszcze raz, nie? O, to jest 947, tak jak dobrze pamiętałem. A nie, 941 to było, nie? No nie wiem. What's going on? It's dialing in something all on its own and it's showing the way to another memory? Where is that? Jadalnia. Jadalnia, byku. It's the same place. Like before. Huh? To było zamknięte? Aha, dobra, i teraz oni będą. O tym mówiłem w etapie. Zdziwiłem, dlaczego ich nie było wcześniej, nie? Papa, amunicja. Krzyżem, dziada! Szybko broń. Dobra, zdążyłem. Boję się, że oni znikną. I pompie. To jest najgorsze, że on nie przeładowuje, jak się dodżuje, nie? Dlatego nie mogłem na przykład tam przeładować. Dobra, wróciliśmy. Tu się zmieniło coś? No, ale nie wchodzimy, bo to koniec jest pewnie. No, jak umyli też nic nie było. Dobra, wchodzimy.